Głowski, bardzo proszę. Ja odpowiem tylko jako członek Komisji Śledczej do spraw badania prywatyzacji PZU. Chcę panu powiedzieć, że w tej sprawie, o której pan powiedział, tak mówiąc, że takie nieszczęście jest dla Polski, to chcę przywołać, że raport, który został przyjęty głosami 10 członków, czyli wszystkich członków Komisji Śledczej, jasno wskazywał na nieprawidłowości przy prywatyzacji PZU. I to, co pan teraz krytykuje, proszę pana, a mianowicie obronę polskiego interesu w związku w PZU i właśnie pan działa de facto na rzecz Euraco, bo mówi pan, jakby chwali pan ten podmiot, który miał właśnie różnego rodzaju problemy prawne przy nabyciu tych akcji. To najlepiej pokazuje tą postawę, którą panowie prezentujecie. Szkoda, bo ja uważałem po działaniu pana posła Grabarczyka, który siedział koło mnie w tej komisji śledczej, również poparł wszystkie aspekty sprawozdania komisji, że jednak Platforma umie wznieść się ponad jakieś bieżące rozgrywki i umie przyznać prawdę. I pan poseł Grabarczyk to zrobił. Teraz, kiedy pan, panie pośle, senatorze, może z niewiedzy, ma pan prawo, tylko nie jest możliwe, że pan specjalistą z tej dziedziny. Krytykuje pan za to, że rząd próbuje bronić polskiego interesu. Właśnie, bo tu jest bardzo dobry element sporu. Coś innego. Proszę pana, bo chodzi, bo pan odniósł się do zakupu akcji PZU przez Eureko. Akcji, które wówczas, proszę pana, no dobrze, przed arbitrażem, ale mamy podstawę, żeby unieważnić tę umowę. Unieważnić tę umowę. Proszę pana, i druga sprawa, która jest nową sprawą. Rząd Kazimierza Marcinkiewicza, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, przeciwstawił się wrogiemu przyjęciu BOŚ-u. Teraz w grudniu zeszłego roku. I panowie krytykujecie właściciela, czyli władzę Narodowego Funduszu, że śmiał bronić swoją własność. Że nie poddał tego obcemu inwestorowi, który próbował to przyjąć niezgodnie z wcześniej przyjętymi ustaleniami. I to jest rzeczywiste, realna linia sporu. Bo pan Gawłowski, państwa poseł, właśnie o tym kilkakrotnie mówił. I tutaj wydaje mi się, najlepiej to pokazuje państwa podejście. Nieważne jest, czy inwestor działał zgodnie z przepisami, nie działał zgodnie z przepisami. Ważne, że mógł coś pozostać kosztem po prostu Skarbu Państwa, czy w tym przypadku Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. I to jest polityka zgubna, panie senatorze. Zgubna polityka, bo nie liczy się z polskimi realiami. Teraz pan poseł Jan Wyrowiński, potem pan poseł Jacek Kurski i za chwilę, bo ja myślę, że tutaj interesująco byśmy rozmawiali długo, ale ja chciałbym, żeby również widzowie siedzący tu, młodzi ludzie, mogli zadać pytanie panu. Bardzo proszę, oczywiście, panie pośle. Po pierwsze, tutaj jeżeli chodzi o sprawę PZU, prywatyzacji Eureko, to oczywiście my nie kwestionujemy ustaleń Komisji Śledczej, żeby było jasne. To bardzo bym prosił, bo pan senator kwestionował. Natomiast pan doskonale wie, panie pośle, i pan poseł Kurski wie, i jak sądzę, większość osób, które się tak powiem, interesuje tą sprawą, no, że jest pewien obiektywny bieg spraw. To znaczy Eureko zaskarżyło rząd polski, prawda, arbitraż się odbył, wyrok tego sądu nie jest dla nas korzystny, to o tym przecież doskonale wszyscy wiemy. I groźba, że ten wyrok zostanie uprawomocniony, prawda, jest bardzo duża. Jest bardzo duża. Znaczy, panie pośle, ja tylko powiem, że między takim wyrokiem potwierdzającym pewne prawo do odszkodowań jest daleko. Ja się powstrzymywać i nie przerywałem. Nieważne. Ale jest bardzo i tutaj, i pan senator Niesiołowski, jak gdyby świadom tego, mówił tak, jak mówił. No. I te nasze sprawy wcale tak różowo nie wyglądają przed tym. Tym, bo jak pan doskonale wie, również i druga firma, która tworzy to Eureko, czyli Achmea bodajże, również w tej chwili wszczyna tego rodzaju postępowanie i to nie wygląda dobrze dla polskiego rządu. I tutaj w naszym interesie jest to, aby po pierwsze oczywiście nie dopuścić do tego, żeby te roszczenia zostały zrealizowane, ale z drugiej strony podejmując działania musimy mieć świadomość tego, że możemy przegrać, prawda? Że to nie jest już taka tam, prawda, sobie wymiana listami, tylko po prostu podejmowana jest pewna procedura. I dlatego proszę o pewną taką, no, pewną uczciwość w mówieniu. Ale nie, dobrze. Panie pośle, przepraszam bardzo, panowie, może pan poseł Jan Wyrowiński skończy, potem pan poseł Jacek Kurski. Właśnie, w sprawie BOŚ-u, jak gdyby widać cały PiS, całe myślenie o tym, o roli państwa w gospodarce, bo przecież wy mówiąc narodowy, myślicie państwowy, prawda? Nie. No tak, tak. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Myślicie państwowy. I teraz zauważcie państwo, jeżeli chodzi o finansowanie inwestycji ekologicznych, jaką mamy sytuację.
Otóż był Bank Ochrony Środowiska stworzony po to, żeby ułatwiać tam przepływy pieniędzy, prawda, państwowy. Oprócz tego banku jest parabank, który się nazywa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który również daje kredyty, który również gospodaruje tymi pieniędzmi. I jaką mamy w tej chwili sytuację? Pan mówił o tych Szwedach, jak gdyby to byli ci Szwedzi z czasu potopu, prawda, którzy tu przyjeżdżają po to, żeby, prawda, zniszczyć Polskę, nie, zarać ją i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo porządny bank. Ten bank, który chciał wejść w posiadanie tego BOŚ-u. On miał wobec niego pewien plan, którego nie zrealizował, dlatego że właśnie polityka PiS-u, która jest polityką niechęci do prywatyzacji, która jest polityką zachowania maksymalnie wielkiego sektora państwowego w gospodarce, a sektor państwowy, panie pośle Jacku Kurski, to przecież szczególnie styk sektora państwowego, im on jest większy, prawda, tym większe pole, to jest właśnie to pole do korupcji. To jest pole dla pracy, dla komisji sejmowej. Dokładnie, z panem się dziękuję. I tak dalej, i tak dalej. I teraz moim zdaniem, jeszcze kończę, proszę bardzo. Moim zdaniem, w interesie narodowym polskim byłoby lepiej, gdyby ten cały biznes dotyczący przepływu pieniędzy między na przykład Unią Europejską i tak dalej, a inwestycjami ekologicznymi, poszedł do Banku Gospodarstwa Krajowego, który rzeczywiście ma być bankiem państwowym, uważamy, że on powinien zostać. Natomiast pozostawianie dodatkowych państwowych banków i takich parafunduszy bankowych, które nie wiadomo, prawda, które są żerowiskiem dla różnych polityków, różnej maści, i SLD-owskich, i AWS-owskich oczywiście, i być może z Unii Wolności byli tacy. I będą z PiS-u, panie pośle, pan doskonale o tym wie. Przecież wasz skarbnik jest w tym, jest w BOŚ-u, prawda, zastępcą prezesa. No taka jest prawda. Panie pośle, dziękuję pięknie, teraz pan poseł Jacek Kurski, ale ja tylko, to jest luźna uwaga. Nie chcę być tutaj stroną. Z tym, że czasem się okazuje w prywatyzacji, że jest niedobrze, jak jest polskie, państwowe polskie. Jak już kupi firma państwowa francuska, jak telekomunikacje, to już jest prywatne. Tak, ale jest. To jest tylko luźna uwaga, bardzo proszę, panie pośle. Ale taka luźna uwaga, ale stronnicza, powiedział pani pośle. Stronnicza. Panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Jacek Kurski, i potem zapraszamy słuchać. Jest wiceprezesem BOŚ-u i pierwszą jego skuteczną akcją było właśnie odbicie dla państwa polskiego, przeciwstawienie się wrogiemu przejęciu przez Szwedów BOŚ-u i powrót tego banku do większościowego udziału do Polski. To jest oznacza pierwszy taki przypadek. To jest pierwszy taki przypadek od 16 lat. Właśnie. Rządy PiS-u, i tym się różnimy, chcą odzyskiwać dla Polski własność chociażby banków, a nie tylko. Dwa przykłady, o których mówiliśmy wcześniej, też pokazujące doskonale różnicę naszej mentalności. Pan senator Niesiołowski był uprzejmy przywołać tutaj taką grozę zagranicy, szantaże, arbitraże, wyroki, odszkodowania. Otóż dopóki Polską rządzili ludzie, tacy jak Belka, Kwaśniewski i tak dalej, którzy mieli wkodowane w mózg, że trzeba tak naprawdę być uległym wobec zagranicy, takie myślenie zwyciężało. Ale właśnie my się tym różnimy, że bronimy interesu polskiego. W tym przypadku oznacza to wykrycie, dzięki Komisji do Spraw PZU, w której zasiadał Przemysław Gosiewski, że najprawdopodobniej Eureko kupiło akcje PZU za nie swoje pieniądze. Nie chcę już tutaj posuwać się do procesu, ale jest kwestią paru chyba tygodni wykazanie, za czyje pieniądze, za polskie najprawdopodobniej pieniądze, zostało to kupione, co prowadzi w prosty sposób do unieważnienia umowy. Jeżeli nie ma unieważnienia, to nie ma później tego zobowiązania i odszkodowania, o którym panowie mówicie. Przykład drugi, sprawa BPH i fuzji z Unicredito z VHB, czyli Hypo Bank Verein, Bayerische Verein, z PKO SA na terenie Polski. O ile prawo wspólnotowe Unii Europejskiej dopuszcza, żeby dwa banki zrobiły fuzję międzynarodową, o tyle była dla dokonania takiej fuzji między filiami tych banków, czyli między BPH a PKO SA, była wymagana zgoda banku, rządu polskiego, co obydwa te banki miały zawarowane w umowach. Ten warunek został pogwałcony, w związku z czym rząd polski jest w prawie, robiąc weto w tej sprawie. I inicjatywa premiera Marcinkiewicza, przekonacie się panowie, doprowadzi do takiego chwycenia za, powiedzmy, za klapy marynarki, za argumenty, do męskiej rozmowy z prezesem Profumo i tak dalej, że nawet jeżeli dojdzie do kompromisu w tej sprawie, to będzie to kompromis wyrażający się konkretnymi zerami euro czy złotówek dla skarbu państwa. Pokazujemy różnicę naszego i waszego podejścia. My będziemy bronić zawsze interesu polskiego, wykorzystując mandat społeczny, natomiast wy od czasu do czasu wolelibyście nie zadzierać za granicą. I tego samego dotyczy spór z Balcerowiczem. On po prostu wolał symbolicznie wyrzucić przedstawiciela skarbu państwa
za drzwi, a nie przeszkadzało mu, że w Komisji Nadzoru Bankowego jest pan Kwaśniak, którego żona jest prokurentem BPH, nie przeszkadzało mu, że szefową fundacji... Głównym księgowym. No, prokurentem i główną księgową i prokurentem BPH. Nie przeszkadzało mu, że Ewa Balcerowicz jest szefową fundacji Case, którą finansuje PKO SA, inny uczestnik tej fuzji. Nie przeszkadzało mu, że prezesem tego PKO SA jest były premier i szef Kongresu Liberalno-Demokratycznego Jan Krzysztof Bielecki. Więc takie rzeczy mu nie przeszkadzały. Natomiast przeszkadzało mu to, że jest przedstawiciel rządu polskiego, który twardo broni interesu polskiego. Ale jeszcze mówię... Więc tu jak mawiał poeta, więc w tych sprawach, to jest ostatnie zdanie, jak mawiał poeta, panie pośle, w takich sprawach, gdzie jest interes Polski, a ktoś broni innego, rzeczywiście trudno nam się spotkać i jak mawiał poeta, ani nam się widać, ani nam mogę tylko tyle powiedzieć. My też bronimy interesu narodowego. Naprawdę. Zaraz będziemy rozmawiać, panowie, razem z naszymi widzami, ze słuchaczami, tutaj również obecni w studio studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej będą również mogli zadać panom pytanie. Serdeczna prośba dla wszystkich, żeby pytania były bardzo krótkie i bardzo konkretne, można skierować... Czy ja mogę dokończyć jedną sprawę, argument, bo bardzo ciekawa wywiązała się dyskusja, żeby to spuentować. Komisja Śledcza w sposób pełny podjęła decyzję o skierowaniu wniosku o postawienie przed Trybunał Stanu ówczesną działaczkę w Unii Wolności, panią Alicję Kornasiewicz, osobę wskazaną przez Leszka Balcerowicza na wiceministra Skarbu Państwa, który zaniedbał obowiązku przy prywatyzacji PZ-u. No i pani Kornasiewicz, no taką pełniła wtedy rolę. No dzisiaj, jeżeli patrzymy o fuzję tych dwóch banków, to przewodniczącą Rady Nadzorczej BPH, kto jest? Pani Alicja Kornasiewicz. Która sprzedawała ten bank. I która podejmowała jako wiceminister w ogóle Skarbu Państwa decyzję o sprzedaży tego banku inwestorowi zagranicznemu. Ale to pokazuje bardzo często tak pewien układ. Układ interesu. Przedstawiciel Platformy Obywatelskiej w Komisji Śledczej. Tak, to oczywiście. To pan Grabaczek tak samo głosował za postawieniem wniosku o postawienie pod Trybunał Stanu pani Alicji Kornasiewicz. Ale to pokazuje, jak pewien układ interesów w Polsce. Panie senatorze, panie senatorze, to pokazuje, jak pewien układ interesów jest dalej, proszę pana, aktualny. I jeżeli my tą sprawę chcemy... Nie, panie, pozwoli dokończyć. No dobrze, jeżeli my chcemy tą sprawę ruszyć, to panowie głęboko bronicie. Ale my z innego powodu nie chcemy komisji. Drodzy państwo, gośćmi Radia Maria Telewizji TVN dzisiejszego wieczoru są przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, pan senator profesor Stefan Niesiołowski oraz pan poseł Jan Wyrowiński, a także przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący klubu parlamentarnego tej partii, pan poseł Przemysław Gosiewski oraz pan poseł Jacek Kurski. Zapraszam bardzo serdecznie, gorąco wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają, do rozmowy z naszymi gośćmi i jeszcze raz apeluję o pytania bardzo krótkie i konkretne i o rozmowę na temat taki, jaki, o konkretnej sytuacji, w jakiej znajduje się Polska, konkretnych problemów. I przypomnę numery telefonów, oczywiście na ekranach telewizorów one się ukażą, ale dla słuchaczy, dla mieszkańców Polski Północnej, numer kierunkowy oczywiście zawsze 056 do Torunia i numer 657-0011, 657-0011. Dla mieszkańców Polski Południowej 657-0012 i dwa numery telefonów dla naszych widzów i słuchaczy spoza granic Polski 657-0013 oraz 657-0014. Zmieniają się tylko końcówki. Kierunkowy do Polski z zagranicy, z Europy 0048, z oceanu 01148. Pod krótkim przerywniku muzycznym zapraszam państwa do rozmowy z naszymi gośćmi.
Odbieramy pierwszy telefon. Radio Maria, Telewizja TVN. Proszę bardzo.